Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym dniu. Tak jak zauważyliście, dzień rozpoczęłam od robienia zupy ogórkowej. Już strasznie za mną chodzi zupa jakakolwiek. Mam nadzieję, że jakiś smak wyczuję, bo z tymi smakami to u mnie jest różnie. Więc na razie jako tako testów żadnych słodyczy nie będzie. Powiem wam, że odrzuciło mnie lekko od słodyczy, więc ja się z tego bardzo cieszę. A tak w ogóle bardzo gorąco chciałam wam podziękować właśnie za tak życzliwe przyjęcie filmu pierwszego, który się pojawił. Zaraz przygotuję sobie wszystko pod zupę i idę dla was nagrywać denko. Idę też nagrywać Q&A. Haul zakupowy, nie wiem, może w piątek pojadę dopiero na zakupy. Nie byłam od czasów świąt. Wszystkie zakupy, jakie mam w domu, to są cały czas z tego etapu przed świętami. Wczoraj mąż tylko był, wracając z pracy, zajechał, był właśnie po rzeczy na zupę ogórkową, po żeberko, bo ja zawsze ogórkową na żeberku gotuję. I tyle. I co? Jogurty dla Ksawerego kupił. Wpadł do Stokrotki, zrobił szybkie zakupy i tyle. Ja się w piątek wybieram na zakupy. Nawet bym powiedziała na takie większe, bo bardzo fajnie mi dzięki tej chorobie wyszło mi opróżnianie szafek i zamrażarki. Wyzbyłam się bardzo wielu rzeczy, więc zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ja już część rzeczy mam świątecznych pochowanych. Choinki jeszcze nie schowałam, jeszcze nie rozebrałam. Wczoraj mąż się pyta, czy poprzynosić pudła. Mówi, rozbieramy choinkę. Mówię, że jeszcze w sumie nie. Jeszcze choinka mi nie przeszkadza. Lubię ją sobie wieczorem odpalić, na nią popatrzeć, więc, ale większość dekoracji już pościągałam. Zaraz wam pokażę jeszcze, jakie były u nas prezenty, bo ja jestem do tyłu ze wszystkim, przez to, że nic nie nagrywałam. Ja naprawdę przez ten okres choroby praktycznie nie odpaliłam kamery. Odpaliłam ją dwa razy, jak graliśmy w jakieś gry. To wam pokażę, bo to są też prezenty, które Ksawery dostał. I wam pokażę bardzo fajną polecajkę, bardzo fajne gry. Widziałam, że dokładnie to samo ma też Monika. Się śmiałam, jak zobaczyłam, że mają milionerów. Także my też mamy milionerów. Mamy jeszcze jedną fajną grę. Obieram ziemniaczki, kroję w kosteczkę do zupy. Pokażę wam też, co dostałam również od mojego męża do mojej kolekcji świątecznych rzeczy i w piątek wybieram się na zakupy. Będę na pewno jechała też do TK Maxa. Jadę też w piątek na paznokcie, bo jeden mi odleciał. Znaczy paznokieć jest cały, tylko tyle, że mi hybryda cała zeszła. Tu mi się jeden obkruszył, a tak paznokcie to całkiem w sumie nieźle wyglądają. Myślałam, że bardziej się posypią. Także zobaczymy, jak to będzie. Chyba muszę troszeczkę gaz przykręcić. Poczekajcie. Bo ja to zupę ogórkową, jak gotuję, to lubię ją tak gotować ze 4 godziny. O, poczekajcie, sanepid do mnie dzwoni. No właśnie. A dzwoniła pani z sanepidu, dlatego że ja się dzisiaj od rana próbuję dodzwonić do sanepidu. I pani po prostu do mnie oddzwoniła. Wiecie, jak to jest, jak nakładają kwarantannę, dzwonią z komórek, nie? To nie jest ten ogólnie dostępny numer telefonu, pod który się nigdy nie idzie dodzwonić. Więc mi się o tyle numer sobie zapisałam i, że tak powiem, numer do sanepidu mam. No i wydzwaniając, pani po prostu do mnie oddzwoniła w tym momencie, a chodziło mi o to, że mówiłam wam, że Ksawery się u nas uchował i nie zaraził się, prawdopodobnie. No i dzisiaj mąż do mnie dzwoni, że dowiedział się o czymś takim, że jeżeli my już nie mamy kwarantanny, znaczy nie mamy już izolacji, pokończyły nam się wszystkie rzeczy, to możemy z Ksawerem pójść na test, bo on ma jeszcze kwarantannę do przyszłego tygodnia. No i tak naprawdę on nie będzie szedł do szkoły w takim przypadku. No i można to właśnie skrócić, bo jeżeli on się nie pochorował, a my wszyscy przyszliśmy COVID-a, to możemy z nim pójść na test i jeżeli test wyjdzie
negatywny, to on jest też zwolniony już z dalszej kwarantanny. Kwarantanna się skraca, ponieważ nie ma objawów już po ostatnich osobach z izolatorium. No i już dzisiaj to już jest za późno. Jutro mamy trzech króli, nie będę leciała, ale w piątek z rana z chęcią polecę i mu zrobię taki test. Bo jeżeli się okaże, że wyjdzie negatywny, to po prostu w poniedziałek już może pójść do szkoły. Będzie skrócona kwarantanna, informacja taka też pójdzie do szkoły, więc może się uda obejść to. Nie wiedziałam o tym, znajomy po prostu już przechodził raz COVID-a i dowiedział się, że coś takiego istnieje. Teraz drugi raz jest chory na COVID i właśnie ich dzieci nie pochorowały się też i też idą z dziećmi na testy, właśnie żeby im skrócić kwarantannę, bo mają chyba do tego samego dnia co Ksawery, do przyszłego tygodnia, do połowy przyszłego tygodnia, także... Bo wiecie, kwarantanna jest dłuższa o tydzień czasu od izolacji, więc, bo tu jest ten czas na rozwój, ale jeżeli pani się śmiała, bo mówi, że rzadko się to trafia, że są cztery osoby w domu i trzy są chore, a ta jedna po prostu się uchowa. Także tak, idziemy w piątek, pójdziemy z Ksawerem, pójdę ja w takim razie z Ksawerem na test, przecież mąż nie będzie brał wolnego z pracy, a ja i tak jestem w domu, więc pójdę z nim na test. Później polecę do kosmetyczki i będę jechała w piątek też do Lublina na zakupy. Muszę poddawać część rzeczy, dlatego że poczekajcie, umyję ręce i się przeniesiemy, to pogadamy. Dobra. I co miałam powiedzieć? Muszę pooddawać część rzeczy, bo na przykład pokazywałam Wam, że w Sinsayu sobie zakupiłam tą bluzkę, koszulę w ciastka, w której miałam być na pierwszy dzień świąt. No i ja od niej metki nie oderwałam, a tak naprawdę koszuli nie nałożyłam. Ona cały czas leży spakowana, tak jak większość rzeczy, które kupiłam na święta. Jedyne co, to nałożyłam tą czarną bluzkę z Reserve, którą Wam pokazywałam z tymi falbieniem, z tymi rękawami, bo stwierdziłam, że to jest bluzka na tak wiele okazji. Nie jest taka stricte świąteczna, bożonarodzeniowa, więc tą bluzkę sobie zatrzymałam i ja ją nawet w Wigilię nałożyłam. Także, ale chyba z Wigilii to Wy widzieliście jakąś wstawkę, ja chyba Wam pokazywałam, nie wiem, może jeszcze jakieś zdjęcie na Instagrama wystawię, takie rodzinne zrobiliśmy sobie, były takie wymuszone przez chorobę, pomimo choroby uśmiechy, ale udało nam się zrobić zdjęcie pamiątkowe, pierwsze, jedno, jedyne przy naszej choince w całą rodziną. Nie mamy takich, zawsze gdzieś mamy przy choinkach u teściowej, przy choince u moich rodziców, przy naszej nigdy nie mieliśmy, w tym roku udało nam się zrobić zdjęcie, bo nie pędziliśmy po prostu na inne wigilie. Także tak, więc będę jechała oddać te rzeczy, będę oddawała też Ksawerego sweterek, ten, który mu kupiłam, dlatego że mówi, że jest strasznie gryzący ten schem, ten cieplutki, który wydawało mi się, że będzie ok. I będę też oddawała ten sweterek z Sinsaya musztardowy, bo jest bardzo obciskający na Ksawerego i dosyć długi, on mu za tyłek sięga, więc no źle on w nim po prostu wygląda, źle się on czuje, jego też będę oddawała i chyba tyle. A i ten pasek od sukienki, w sumie stwierdziłam, że ten pasek przy tej sukience kiepsko wygląda, więc nadal będę szukała jakiegoś paska do tej sukienki, ten pasek również oddam. Na szczęście nie poodrywałam metek, nie wrzuciłam tego do prania, więc mogę to spokojnie oddać, bo tego po prostu nie używałam, a nie wiem jak za rok będę wyglądała, czy mi się schudnie, czy mi się przytyje, jak ten organizm będzie teraz się zachowywał, bo powiem Wam, że pomimo, że przez cały okres ten świąteczny, cały ten okres, w którym gdzieś mnie dopadł ten COVID, nie jem praktycznie słodyczy, gdzieś tam mi się zdarzyło cukierka max 2 zjeść w przeciągu dnia, bardzo dużo mniej jem niż jadłam, pomimo wszystko waga mi stoi w miejscu albo idzie lekko w górę. Więc ten metabolizm naprawdę się zatrzymał, pomimo że też zaczęłam pić wodę, nawet mam tutaj o świąteczna szklaneczka na biurku, tą butelkę wody dziennie wypijam, gdzieś ten organizm mocno wyhamował, więc zobaczymy jak to będzie. Miałam Wam pokazać jeszcze jak to u mnie wygląda, co mi mój mąż jeszcze sprezentował. No, tu została jeszcze tylko choinka, już tutaj wszystkie dekoracje są pościągane, wszystko jest pochowane.
Tutaj moja kochana Azulka śpi, a od męża dostałam takiego łosia. Pochowałam już wasze kartki, pochowałam dekoracje stąd, z góry, z tego stojaka pod telewizorem. Także już tutaj nie ma, zostały mi tylko takie większe, bo muszę przytargać na nie pudła z piwnicy. No i dostałam od męża takiego łosia. Azji bardzo długo koło niego chodziła, bo się zastanawiała, czy on może być jej przyjacielem, czy nie, ale w końcu może sobie stać spokojnie i się go nie czepia. Za to bardzo się czepia tego, prosi, podchodzi do mnie do biurka i prosi o to, żeby jej dać tego reniferka, który śpiewa. Ale wokół tego też chodziła. Taka Zulka. Tak, wokół tego też chodziła. On jest fajny, wielgaśny i stwierdziłam, że on będzie świetnie wyglądał. Mówiłam mężowi, że muszę kupić jeszcze tego drugiego, który był u nas w Kiku. Mam nadzieję, że nie wykupili go i jak go kupię, to będzie, bo ten z Kika jest identyczny, tylko że duży, więc będą sobie stać dwa takie łosie. I takim to mnie prezentem mąż zaskoczył na święta. Tutaj już czekają pudła, które mają zapakowane. Odkurzacz miałam wam nagrać, ale jeszcze wam na razie nic nie nagram na temat tego odkurzacza. Może wam tylko pokażę, co to jest. Tak się to nazywa. Dlatego, że jeszcze jakoś aplikacją się nie pobawiłam, więc nie do końca wam jestem w stanie cokolwiek o nim powiedzieć. Na razie to on sobie tylko sprząta po prostu systematycznie. Tutaj pochowałam te wszystkie rzeczy już ze świąt. Tam jeszcze skarpetki. W szafce też już posprzątałam. Ogarnęłam sobie w szafce już wszystko praktycznie. Mam poukładane, tu są same sportowe rzeczy, piżamy, tam już są świąteczne rzeczy na dole pochowane. Tak, a tutaj jest alkohol, który miał być na święta i nie poszedł. Więc pranie rozwieszone i w tej szafce również zrobiłam porządek przedwczoraj, więc u mnie sprzątanie poszło całkiem nieźle, bardzo dużo rzeczy wyrzuciłam, przesegregowałam i tak to jakoś teraz się trzyma. Kochani, siedzę właśnie i czytam wasze komentarze. Widzę, że bardzo dużo z was w ogóle już przyszło tego COVID-a i u niektórych było o wiele, wiele gorzej niż u mnie, u niektórych było o wiele, wiele lepiej, u niektórych skutki są odczuwalne do dzisiaj, a przyszłyście to już rok temu. Więc no tak, no jest to choroba, która mimo wszystko, ja liczę się z tym, że ona konsekwencje będzie miała swoje dłuższe. Też widzę, że jest sporo takich komentarzy, znaczy sporo, pojawiło się kilka komentarzy na temat tego, że powinnam powiedzieć, namawiać do szczepienia. Nigdy na moim kanale nie usłyszycie czegoś takiego, że ja wam mówię o tym, że powinniście się szczepić, albo mówię wam o tym, że nie powinniście tego robić. Uważam to, że jest to kwestia indywidualna każdego człowieka. Wypowiem się teraz jedyny raz, więc do tego tematu wracać nie będę. Komentarze, jeżeli będę widziała, że są takie drążące temat, po prostu zostaną bez odpowiedzi. Nie będę robiła tutaj przepychanek słownych, każdy ma jakieś tam swoje racje, jeżeli chodzi o te szczepienia, więc niech każdy tak zostanie. Ja wiem o tym, że jako osoba nagrywająca na YouTube, na niektóre osoby mogę mieć taki wpływ, że ktoś się zasugeruje moją opinią i to będzie dla niego opinia święta. Bo wiem, jaki wpływ mają czasami media na ludzi. Są czasami takie osoby, które nie mają do samego końca swojego zdania i potrzebują, żeby ktoś je popchnął w którąś stronę. Dlatego na moim kanale nie usłyszycie nigdy takich słów, żeby w którąkolwiek stronę wpłynąć na decyzję, bo ja w życiu bym nie wzięła odpowiedzialności za wasze zdrowie. Każdy ma swoje zdrowie, każdy niech takie decyzje podejmuje pod siebie. Ja mam taką, a nie inną opinię, mam takie, a nie inne zdanie, bo tak to wpływa w moim towarzystwie, w moim otoczeniu. Obserwuję, co się dzieje. Także ja się na ten temat wypowiadać nie będę, zmuszać nikogo nie będę i bardzo proszę, aby w komentarzach też się nie pojawiały takie rzeczy, że nie szczep się, bo umrzesz, albo zaszczep się, bo masz teraz za swoje.
Wiecie, to jest naprawdę bardzo indywidualna kwestia. Dla mnie kwestia szczepień obecnych jest taką samą kwestią jak polityka i religia. Coś, do czego się namawiać nie powinno, nie powinno się narzucać swojego zdania, ale powinno się je mieć. I powinno być to zdanie nasze, własne, wyrobione na podstawie czegoś, a nie wysłuchane, bo nie wiem, bo jakiś tam jeden lekarz powiedział tak, albo jakaś youtuberka powiedziała tak, albo jakiś influencer na Instagramie zarzucił, że powinno być to tak, a nie inaczej. Każdy niech swoje zdanie ma wyrobione na podstawie jakichś tam swoich obserwacji, doświadczeń, swojego, po prostu swoich mądrości życiowych, tak? I ja bym to tak zostawiła. Nie będę robiła przepychanek słownych. Jeżeli na komentarze jakiś nie będzie odpowiedzi, a w których się pojawi, powinnaś, nie reagujcie bardzo proszę na takie komentarze, powinnaś, nie powinnaś, zrób, nie zrób, a czy słyszałaś, a czy nie słyszałaś. Nie drążcie takich tematów, bo to do niczego nie da się zresztą w komentarzach takich rzeczy, wiecie, własnych racji jakiś tam wypowiedzieć, bo to się zrobi z tego po prostu taki dialog, że a później to się w ogóle przerodzi w taką dyskusję, która i tak do niczego nie będzie prowadziła, bo no to jest przekonywanie kogoś do własnych przekonań. Więc życzę Wam, kochani, przede wszystkim zdrowia i cierpliwości i tego, aby te skutki u Was jak najszybciej ustąpiły. Ja szczerze liczę na to, że u mnie to szybko minie. Ja bym bardzo chciała wrócić do treningów, ale w tym momencie ja się męczę, jak obieram ziemniaki. Więc wiecie, potrafię się zmęczyć taką czynnością. I teraz na przykład nastawiłam wszystko na zupę i musiałam chwilę siąść. Może zadyszki nie złapałam, na pewno niedługo będę próbowała wrócić do ćwiczeń, bo miałam zamiar od 1 stycznia już wrócić do tych ćwiczeń, ale no niestety życie zweryfikowało po raz kolejny moje plany. My z mężem też odwaliliśmy bardzo szalony pomysł, ale o tym się dowiecie dopiero za jakiś czas, myślę, że nawet za pół roku, na co my genialnego wpadliśmy. I to nam właśnie strzeliło do głowy w trakcie naszej izolacji. Ale co, nawiązując do tego, myślę, że w tym momencie takim odzwierciedleniem tego, jak mocno choroba wpłynęła na nas, na mnie i na męża, będzie wyjazd nasz w górę. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Mam nadzieję, że uda nam się to w niedługim czasie. Może na walentynki coś pokombinuję. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, bo wiadomo, teraz też budowa była wstrzymana. W przyszłym tygodniu rusza bardzo dużo rzeczy na budowie. Na pewno ja ten weekend też spędzę na budowie. Nie wiem, czy już nie zaczniemy malowania w sobotę. Zobaczymy, może jeszcze i w piątek się coś uda. Kwestia, o której ja też wrócę z tego Lublina, z zakupów. Muszę to poddawać, bo czas też leci. A i muszę parę rzeczy kupić. Widzę, że jest bardzo dużo teraz wyprzedaży, przecen, więc może uda mi się coś po prostu upolować. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie się z Wami rozłączam, a później Wam jeszcze pokażę te gry, które mieliśmy, jak spędzaliśmy też ten czas. A tak wygląda moje śniadanko. Zrobiłam sobie jajecznicę i taką sałatkę, gdzie jest miks sałat, sos ogórkowy roleski, pomidorki i odrobina fety. Więc biorę się za jedzenie, bo się właśnie ocknęłam, że jest 11 godzina, a jeszcze nie jadłam śniadanka, także jak coś jecie, to smacznego. No i zupa, kochani, ugotowana, ale jaka ona jest, czy ona jest dobra, czy nie, no to ja Wam w sumie nie powiem. Jak zjedzą dzieci i przyjdzie mąż i zje, to może Wam coś więcej wtedy powiem. Nagrałam już dla Was denko i przyznam szczerze, było to nie lada wyzwanie dla mnie, dlatego że mi po prostu brakuje języka. Ja się tak odzwyczaiłam od gadania do kamery, przez ten okres prawie 2 tygodni, że naprawdę ja się nie mogłam wypowiedzieć. Po prostu mi brakowało słów, żeby opowiedzieć o tych kosmetykach, a co do niektórych, to wręcz miałam wrażenie, że jakiś zanik pamięci miałam. Ale już film jest nagrany, więc mam już drugi film. Jeden ten, który teraz nagrywam, vlogasek, a drugi vlogasek.
na vlogasek. A drugi to Denko, które też jest nagrane. Idę zaraz, może jeszcze nagram Q&A. Zobaczymy, a jak nie, no to już jutro nagram. Może się tak zdarzyć, że się nie będą pojawiały filmy codziennie, dlatego że ja też w weekend prawdopodobnie będę na budowie, więc no, mogę nie mieć po prostu czasu na to, żeby coś nagrać, więc nie wystraszcie się, jak znów nie będzie dzień czy dwa dni filmu, ale to będą maksymalne takie dwudniowe, jeden dzień albo dwa dni przerwy. Na pewno takich chwil będzie trochę w styczniu i w lutym. No taka sytuacja. Tak teraz się będzie sporo działo u nas, więc no nie zawsze będę miała jak to ponagrywać, ale za to Wam to też wynagrodzę. Bardzo fajną niespodzianką w sumie niedługo. Więc możecie się wstrzymać z jakimiś zakupami kosmetycznymi, bo coś się będzie działo, ale to już wkrótce o tym się dowiecie. Bo ja pomimo, że COVID-COVIDem, wolnym, ale pracować trzeba. Ja też pewne rzeczy, że tak powiem, chwyciłam i realizuję. Więc nie da się tak do końca, wiecie, usiąść i nic nie robić. Bo jednak to też wszystko, a w ogóle to muszę też założyć działalność. I to właśnie dzisiaj będę robiła przez internet. Tylko czekam, aż mąż wróci z pracy, bo on w tym ma, wiecie, jak ja mam się błąkać po tym internecie, to mi to moment pomoże obgonić, bo się okazało, że przekroczyłam jakieś tam progi i nie kwalifikuję się już na działalność nierejestrowaną. Muszę założyć działalność. Chore moim zdaniem przepisy i to bardzo, dlatego że ja prawdopodobnie takiego progu nie osiągnę w najbliższym czasie, ale wystarczy, że osiągnęłam go raz i jestem już zobowiązana do tego, że albo mam YouTube zamknąć, albo muszę założyć działalność gospodarczą. Przeszło mi przez myśl, żeby ten YouTube zamknąć, bo nie wiem, czy mi się będzie opłacać te wszystkie ZUSy, nie ZUSy przy takich dochodach. Moje konto nie jest nie wiadomo jak duże, no ale wiem, że najbliższe pół roku przynajmniej jest ten ZUS praktycznie, znaczy tam się płaci się jakąś składkę tylko jedną. 200 parę złotych, więc w sumie mi to nadal się jeszcze będzie kalkulowało, bo nie mam się co oszukiwać. No te 300 zł to ja mam takie gwarantowane na tym koncie, jakbym chociaż połowę filmów nagrała, to będę miała te 300, więc na to zarobię. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak długo ja ten YouTube pociągnę, bo jak się później okaże, że wszystko, co zarobię na YouTubie, będę musiała przekazać na te chore w Polsce składki, jakie są wysokie, po 1200-1300 zł, no to niestety, ale pewnie się skończy na tym, że... O, przyszła moja pocieszajka. Skończy się na tym, że ten YouTube trzeba będzie zamknąć, bo tego się nie da prowadzić tak, żeby na tym nie zarabiać, jak już się przekroczyło pewne progi. Zobaczymy, jak to będzie. O! Jesteśmy u Ksawerego w pokoju, to Wam chciałam pokazać, ale już przecież przyszła gwiazda. Przyszłam Wam pokazać te gry, o których Wam mówiłam, co Ksawery dostał na święta. Pierwsza to jest Milionerzy. Bardzo fajna gra. Tutaj Wam puszczę kawałeczek w tle, jak my w to graliśmy. Pytania są naprawdę całkiem niezłe, wymagające takiego no, dogłębnego myślenia. Plansza przypomina taką normalną tabelę z milionerów. Tutaj mamy pytania za 500, za 1000, za 2000, za 5000, za 10. Tu mamy też taką tabliczkę, na której zaznaczamy odpowiedzi, a z tyłu jest poprawna odpowiedź, więc jedna osoba jest zawsze takim bankierem. Mamy czeki prowadzącym, tak, masz rację, Ksawery. Mamy czeki, z których my akurat nie korzystamy. Tu są karty do odpowiedzi przy kołach ratunkowych, więc gra jest bardzo interesująca, bardzo wciągająca. My gramy po prostu tak, że ten, kto wygra milion, później następna osoba jest, czyli robimy 4 rundy w sumie gry, tak żeby każdy mógł być prowadzącym i każdy i podsumowujemy później ilość zdobytej kasy przez takie 4 rundy. No i niestety zawsze wygrywa kto? Kto ostatnio wygrał, Ksawery? Wydaje mi się, że Nikola tak. Chyba wygrała.
Kolejną grą, jaką zakupiliśmy, to jest Monopoly Developer i to nie jest wcale taka prosta gra. Tutaj Wam również wstawię to, jak my w to graliśmy, a w międzyczasie podstawię komentarz. Nie jest prosta ze względu na to, że nigdzie nie ma konkretnej instrukcji obsługi, nawet na YouTubie po polsku, a te, co są po angielsku, są tak niezrozumiałe, że nie do końca wiadomo, czy my dobrze w to graliśmy. Plansza jest taka, jak widzicie, rozstawiamy na niej pionki i tak dalej, ale na przykład jest tu kilka takich kwestii, które nie są dla nas do końca zrozumiałe, na przykład kiedy budować tą całą budowlę, czy to można robić 5 razy w przeciągu jednej swojej kolejki, bo instrukcja jest taka dosyć mało czytelna dla nas i myślę, że gdybyśmy się zdecydowali sami na takie solidne rozpatrzenie tego, rozblokowanie, rozkodowanie wszystkiego, to moglibyśmy stworzyć film, jak w to grać, bo filmiku takiego jako takiego na YouTubie po prostu nie ma, żeby skrócić czytanie i żeby ktoś to, tak wiecie, w skrócie przedstawił. Gra dosyć ciekawa, bardzo wciągająca, chociaż ja mogłam ją zakończyć w bardzo szybkim terminie, bo bardzo szybko ten apartament zdobyłam. Penthouse, tak. Co za tym idzie, mogłam w bardzo krótkim czasie, po czwartej chyba turze już, zdobyć według tych zasad, które myśmy rozumieli. I kolejną grą, jaką Ksawery dostał, to jest gra w życie i powiem Wam, że to jest bardzo fajna gra. Za każdym razem ona jest inna i to jest w niej fajne. Tu już Wam pokażę, jak ona wygląda, bo jej akurat nakręconej nie mam. Losujemy wszystko kołem. Możemy postawić na karierę albo na studia. Czekajcie, rozłożymy. Opa, gra jest dosyć ogólnie tania i dostępna. Tak się przedstawia. Startują wszyscy stąd, albo stąd, albo stąd, w zależności, którą ścieżkę wybierają. To jest zależne. Tak, i na każdym tutaj polu stajemy. To coś z tego pola wynika. Wszystko jest tutaj w opisie napisane, pola akcji, pola dobierania jakichś tam pionków takich malutkich. Jeździmy takimi autkami. O, tutaj akurat są z gry jeszcze nieskończone. Każdy później taki pionek ma swoją wartość. A to nam służy za kostkę, więc gra jest naprawdę bardzo ciekawa. Myślę, że mniejsze dzieci też mogą w to grać, chociaż mogą sobie później z tymi bocznymi polami nie poradzić, ale gra jest ogólnie bardzo ciekawa, wciągająca i za każdym razem gra się praktycznie w nią inaczej, bo wszystko zależy od tego, jakie numerki na przykład się tutaj trafi, jak się kupi te inwestycje, także takie miał Ksawery prezenty. Takie trzy gry w tym roku wpłynęły na konto Ksawerego. No i tu jeszcze Ksawery dostał od Mikołaja taką klawiaturę gamingową. Tutaj z takim mięciutkim podkładką mięciutką. Tak, ona się świeci w przeróżnych kolorach, ma przeróżne funkcje, więc tutaj, no i słuchawki jeszcze, które też mu były ostatnio potrzebne. To są typowo gamerskie słuchawki, ale przy zdalnym nauczaniu również są bardzo przydatne. I co, Ksawery? Zadowolony jesteś z prezentów w tym roku? Tak, Mikołaj bardzo się postarał. Bardzo się postarał. Azji niezadowolona, bo Azji nie dostała żadnych prezentów w tym roku. Ale gry są fajne, można fajnie spędzić czas. A mój mąż dostał koszulę, dwie i sweterek, a Nikola znowu dostała cały zestaw do robienia paznokci, czyli akrylożel, jakieś tam pilniczki, ona sobie wybrała calusieńki komplet, jakiś tam akrylożel, pilniczki, nowa lampa do hybryd, jakieś lakiery, które jeszcze nie wszystko przyszło, bo niektóre rzeczy zamówiła na AliExpress, znaczy zamówiła u Mikołaja, tak, tego z Chin, więc one jeszcze idą, są już w Polsce, z tego co wiem, lada moment powinien pan zapukać do drzwi i dać Nikoli to.
Ale tak to ogólnie wszystko do robienia paznokci, czyli jakieś tam formy, wiecie, te takie, co się paznokcie maluje na tym, żeby kolor było widać, więc to wszystko sobie Nikola pozamawiała i sobie siedzi i sobie próbuje po prostu formować takie paznokcie, żeby, wiecie, później nie latać do kosmetyczki, a nóż widelec jeszcze i na tym zarobić. Więc jak się nauczy, to wiecie, zawsze to jakiś tam dodatkowy grosz może wpaść. Jeżeli nawet nie będzie miała swojego studia kosmetycznego, to zawsze jakiś to tam dodatkowy pieniądz może sobie dorobić od czasu do czasu. I tak się u nas wszystkie prezenty prezentowały, więc na razie się z Wami żegnam. Te gry Wam bardzo chciałam pokazać, bo gry są fajne, godne polecenia, a dla mnie właśnie to są chyba najfajniejsze formy prezentów, to takie właśnie gry planszowe, bo jest to taki moment, gdzie można w nie pograć, spędzić razem czas. Ksawery się na początku troszkę bał, bo się bał, że się zarazi, ale po 3 dniach siedzenia w swoim pokoju stwierdził, że w sumie to się może zarazić, już nie chce mu się siedzieć w swoim pokoju. My i tak tłumaczyliśmy, że to ciężko mu będzie uniknąć, dlatego że korzystamy z jednej łazienki, z jednej toalety. Ja nie latałam i niczego nie dezynfekowałam, sterylizowałam. Nie dezynfekowałam niczego docelowo, nie latałam za szmatą i nie sprzątałam po każdym, jak ktoś wyszedł z łazienki, żeby Ksawery się nie zaraził, więc on był narażony na to, że się zarazi. No ale jakoś los się do niego uśmiechnął. No chyba, że przeszedł bezobjawowo. Zobaczymy w piątek, tak? Bo wyniki będą w piątek. W piątek pójdziemy, zrobimy te testy, tak żeby szkoły nie zaburzać, a oni już mają wolne. Dzisiaj skończyli już lekcje zdalne i już mają wolne aż do poniedziałku, więc w piątek pójdziemy zrobić testy i zobaczymy, czy go wkopię na 10 dni kolejnej kwarantanny, izolacji, czy jednak skrócę mu kwarantannę. Bo wiecie, każda opcja wchodzi w grę. Dobra. Ja się na razie rozłączam, muszę chwilę odpocząć, zjadłam zupę, tego mi się chciało, pomimo że nie czuję smaku. Ksawery stwierdził, że czuć ogórki, że są solone, ale że zupa jest dobrze doprawiona, więc zobaczymy jeszcze, co mąż powie, bo to jest ekspert od zupy ogórkowej, a my się widzimy później. Dobra, kochani, ja zapomniałam, że ja dzisiaj vloguję, czas się już pożegnać, bo my już mamy godzinę prawie 19:00. Więc mnie oczywiście zmogło, wyłożyło mnie, z tym się nie da walczyć, jak po prostu sen ściśnie, jak zmęczenie złapie, tak koniec, trzeba się położyć. I ja się godzinkę oczywiście zdrzemnęłam po obiadku, a teraz siedzę, czytam dalej Wasze komentarze, patrzę, co tam się dzieje, no i czas najwyższy montować tego vloga. Boże, co ja z tym vlogmasem, teraz będzie się za mną ciągnął ten vlogmas. Także widzimy się jutro, zobaczymy, co będziemy działać. Denko też dzisiaj nagrane, więc pewnie jutro będzie to denko. Nie nagrałam na pewno dzisiaj Q&A, ale postaram się nadrobić to w jak najszybszym czasie, bo mi jeszcze zostało na 2 filmy tych pytań, więc widzimy się w następnym dniu. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa!